Synowie Izraela wzgardzili ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego, szemrali w swoich namiotach, nie usłuchali głosu Pana. Psalm 106, wersety 24-25. Wzgardzone skarby. Może się tak zdarzyć, że ktoś wzgardzi czymś kosztownym, nie zauważy czegoś wartościowego, albo przejdzie obok jakiegoś skarbu obojętnie. Pewien człowiek odwiedził Muzeum Bunyana w Bedford w Anglii. Mimo że John Bunyan, żyjący w latach 1628-1688, już od dawna nie żyje, jego dzieło, książka pod tytułem Wędrówka pielgrzyma, nadal jest dobrze znana. Opisuje ona w sposób alegoryczny życiową drogę chrześcijanina. Została przetłumaczona na ponad 200 języków i zalicza się do najbardziej znaczących dzieł w literaturze angielskiej. Zwiedziwszy muzeum, mężczyzna zagadnął kobietę siedzącą w okienku przy wejściu. Zauważył, że jest rzeczą niewiarygodną, iż ten naprawiacz kotłów stał się tak sławny dzięki jednej prostej książce. Kobieta zawahała się, a następnie powiedziała: z pewnością ma pan rację, ale szczerze powiedziawszy, nigdy tej książki nie czytałam. Odwiedzający skomentował to później następująco. Cóż można powiedzieć o kimś, kto sprzedaje bilety do muzeum poświęconego osobie, która zawdzięcza swoją sławę tylko jednej książce, a sam jej nawet nie wziął do ręki? To godny uwagi przykład biedy, którą człowiek sam na siebie nakłada. Może nigdy nie czytałeś jeszcze Biblii, Pisma Świętego, Słowa Bożego. Wydaje ci się być może zbyt trudna, bądź nie znalazłeś na to czasu. Jeśli tak, to wzgardziłeś cudownym skarbem, zignorowałeś coś niesamowicie kosztownego. To wielka strata. Jeden z psalmistów pisze: raduję się z Twego słowa, jak ten, który znajduje wielki łup. Psalm 119, werset 162. Dokładnie wiedział, jaką wartość ma Słowo Boże. Wstępujmy w Jego ślady i zacznijmy odkrywać skarby Biblii. Synowie Izraela wzgardzili ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego, szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Psalm 106.